Nazywam się Anita Rochniak i jestem tutaj, aby dać wam świadectwo o tym, że Bóg jest żywy. Wiele ludzi twierdzi, że wierzy w Boga, ale Bóg jest dla nich odległy i nieosiągalny. Dla mnie też był taki przez bardzo długi okres czasu, ale chcę ci opowiedzieć o Bogu życia. O Bogu, który jest potężny i mocny. Od zawsze uważałam się za sprawiedliwego człowieka, ponieważ uważałam, że skoro nikogo nie zamordowałam, ani nie popełniłam niby ciężkiego grzechu, to jestem sprawiedliwa, a po śmierci pójdę do nieba. Ale moje życie było puste i było martwe. Proszę Panią, tutaj ludzie pracują, my odpowiadamy za ten temat. Zakłóca Pani porządek. Jesteśmy tutaj zgodnie z prawem. Dziękuję bardzo. Czułam pustkę i zaczęłam się zastanawiać nad sensem swojego życia. Miałam 20 lat i zastanawiałam się, czy o to w tym wszystkim chodzi, aby tylko chodzić do pracy, przepracować, wrócić do domu i spać, stać znowu do pracy. Czy jest coś więcej? I zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy Bóg naprawdę istnieje. Szukałam Go w kościele. Zaczęłam robić to, co świat religijny mi kazał, bo tak myślałam, że wkupię się w łaskę Boga. Zaczęłam chodzić na niedzielne nabożeństwa, modlić się na różańcu, ale nadal to nie skutkowało. Nadal czułam pustkę i ja w głębi swojego serca wiedziałam, że nie znam Boga. Ale w 2015 roku chcę Państwu powiedzieć, że kiedy w swoim pokoju własnymi słowami zawołam do Jezusa, czy On naprawdę jest, bo jeśli jest, to ja chciałabym Go poznać. Chcę Ci powiedzieć, że Duch Święty przekona mnie o grzechu, sprawiedliwości i sądzie i ja wiedziałam, że Bóg istnieje. Potężna osoba Jezusa. Wiedziałam, że Bóg jest i wiedziałam jeszcze jedno, że Go nie znam. Wiedziałam, że Go nie znam i że jeżeli nie pojednam się z Nim, to zginę. Wtedy oddałam swoje życie Jezusowi. Prostym aktem decyzji. Uznałam Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Uwierzyłam w to, że On umarł za moje grzechy. I uwierzyłam też w to, że On zmarł, ale i wstał z martwych. Uwierzyłam w to prawdziwie. Uwierzyłam też, że On wstąpił do nieba i żyje. Od 5 lat chodzę z Chrystusem. I mam świadectwo życia, że On żyje. On uzdrawia, On uwalnia. Ale ja bym kazało Ci, że to, czego nie widzę teraz. Kilka miesięcy temu miałam kontuzję nogi. Najprawdopodobniej to było zerwane wiązadło, bo nie byłam u lekarza, ale nie mogłam chodzić. Ale to, co widzę, nie jest dla mnie prawdą. Prawdą jest to, co powiedział Bóg. A Bóg powiedział, że w ranach i sińcach Jezusa jesteśmy uzdrowieni. Więc mimo to, że widziałam, że moja noga jest sina, spuchnięta, mówiłam: Jezus, w Twoich ranach i sińcach jest moje uzdrowienie, więc ja wierzę, że ona jest zdrowa. Powtarzałam to. Noga bolała tak naprawdę. Nie mogłam na nią stanąć. Zastanawiałam się, jak będę funkcjonowała w pracy. Ale ja wciąż wierzyłam w to. Noga została uzdrowiona. Podczas niedzielnego nabożeństwa, kiedy uwielbiałam Boga. Miesiąc temu ogłuchłam na lewe ucho. Nie słyszałam nic całkowicie, ale uwierzyłam w to, że Jezus poniósł na krzyżu Golgoty wszystkie choroby i moją głuchotę. I zaczęłam wyznawać, że słyszę doskonale na lewe ucho. Ucho w ponadnaturalny sposób odezwało się. Chcę Państwu powiedzieć, że Bóg jest Bogiem cudów i Bóg jest realny. I zależy mi, żebyście poznali takiego Boga. Nie tego martwego i religijnego, ale tego, który naprawdę działa. Zawołaj dziś do Boga. Bogiem jest Jezus. Jezus. Tylko On jest Zbawicielem. Zawołaj do Jezusa, a będziesz zbawiony.
Nie z uczynków i nie starań, ale z łaski, przez wiarę. Amen.